Nasz mózg integruje wszystkie informacje, tak by powstawał jednorodny obraz otaczającej nas rzeczywistości, ale jednocześnie bogaty w paletę różnych doznań sensorycznych. I kiedy powiemy pomarańcza, to nie tylko kojarzy nam się z tym kształt, ale również kolor, smak, zapach, faktura skórki, którą dotykamy, a nawet jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wrażenia ruchowe, jakie towarzyszą obieraniu pomarańczy ze skórki. Dzięki wszystkie te informacje skojarzone z pojęciem pomarańcza zawdzięczamy między innymi procesowi integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna, można powiedzieć, że jest takim mechanizmem, który leży u podstaw większości naszych zachowań. Jeśli przebiega właściwie, jeśli mózg potrafi właściwie interpretować, łączyć w jedną spójną całość informacje, które do nas docierają, to nasze zachowanie jest adekwatne, odpowiednie do danej sytuacji. Idąc polną ścieżką w lesie, kiedy potkniemy się o korzeń, nasz mózg wykonuje miliony operacji polegających na właściwej ocenie informacji ze zmysłu wzroku, ruchu, dotyku, równowagi. I dzięki temu jesteśmy w stanie odzyskać równowagę, kiedy potknęliśmy się lub też nie. Jesteśmy w stanie wyciągnąć w odpowiednim momencie ręce, by chronić głowę przed urazami, kiedy się przewrócimy lub też nie. Wszystko to zależy od tego, jak szybko, jak precyzyjnie mózg przetwarza informacje sensoryczne płynące z różnych kanałów. Integracja sensoryczna może być wobec tego podstawą do właściwego, prawidłowego zachowania. Wyciągam ręce, kiedy się przewracam, lub też nieprawidłowego. Każdy z nas, kiedy pokręci się trochę na karuzeli, odczuwa lekkie zawroty głowy, ale będzie część osób, które po takim krótkich obrotach poczują się źle, będą miały silne zawroty głowy, nudności, a nawet pewne objawy choroby lokomocyjnej. To pierwsze zachowanie jest typowe dla większości z nas. To drugie może być przejawem pewnych zaburzeń integracji sensorycznej. Jeśli nieprawidłowo funkcjonują procesy integracji sensorycznej, może to mieć wpływ na nasze problemy z koncentracją uwagi, z rozwojem koordynacji ruchów, ale też i takich bardziej złożonych procesów jak czytanie, pisanie, mowa, komunikacja, pobudliwość emocjonalna, nadruchliwość i wiele, wiele innych. Jest to, można powiedzieć, proces integracji jest to pewien fundament naszego prawidłowego zachowania. Większość procesów integracji sensorycznej przebiega całkowicie poza naszą świadomością i właściwie zwracamy na nie uwagę tylko wtedy, kiedy coś jest nie tak, kiedy mamy z czymś problemy. Wtedy poszukujemy specjalistów, którzy mogliby dać nam odpowiedź, dlaczego moje dziecko nie potrafi się skupić, dlaczego biega więcej niż inni, dlaczego nie mówi, choć rówieśnicy zaczęli mówić, i tak dalej, i tak dalej.